Decyzja zapadła. Zapakujemy do tej maszyny, co my składali z Jarkiem, do tej piły, dwa nowe łożyska. Zaraz je odpakuję i pokażę wam, jakie to są. To nie są takie zwykłe łożyska, tylko to są takie, co się przekipują. One mają dwa rzędy kulek. Takie popierdółki tam zapodali. No jak to wszystko rozebrane jest i tego, no to kurczę, już Jarek stwierdził, dobra, bierzemy dwa nowe łożyska, tam zapakujemy, bo już nie chce nam się tego potem kiedyś rozbierać. Tak? Ta reszta tych łożysk tam jest w porządku, tam jest ok, bo to są duże takie, te, jak się tego, stożkowe łożyska, te nie barykowe, tylko takie stożkowe. Tak jak w samochodach są, żeby wyeliminować luz, no, tak to wygląda. To się tam zapodaje zaraz i będzie gut. No, łożyska wsadzone. Tanie nie były te pieruny, ale trzeba, jak już to rozbierane jest, to trzeba jednak zapakować nowe, jest spokój. Jarek to tu od tego uszczelnił to takim łonem. Takim łonem, kurde, czekaj, już nie widzę tego pieruństwa. No takim popierdółkiem, tym czerwonym takim silikonem. To jest dobra rzecz, on to Kaś tam wykombinował i to zdaje egzamin. Wszystko klei, wszystko uszczelnia fajnie. No, zapakowane jest. A jak my to tam zrobili, jakim sposobem, bo na to jest patent, to kiedyś wam opowiem może w innym filmie, to jeszcze się okaże dopiero. Ale jest na to taki sposób, ta kolejność musi być zachowana. Wiadomo, że jak się w Niemczech to się nazywa Explosionszeichnung, to jest taki, jak to jest wszystko rozbite w kawałki i wtedy kawałek po kawałku, jak to składać, można tam wykumać. My to mieli pogooglować, ale nie ma czasu, bo tu inne rzeczy się działy i tak dalej, i tak dalej. To tak trochę na szuszato to było. No ale, na szuszato to było. Ale tak jest dobrze, jest poskładane i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak to wpieprzymy do tej maszyny, to on, zanim ta tarcza przyjdzie, chce jeszcze przeszlifować te powierzchnie takim kamieniem, na już z tym silnikiem z tej maszyny, przeszlifować te powierzchnie, gdzie ta tarcza tam będzie wchodzić, żeby nie mieć tego bicia takiego. Tak do góry, na dół, wszystko jest ok, a tak jest jeszcze lekkie bicie, ale to już można na tej maszynie wyprowadzić. Tego oleju też nie będziemy żałować, ręką wcisnę. Jacek używa prasy, ja ręki. Jarek ma tyle siły, jak ta prasa od Jacka. A ja się muszę zjeść sucho bułka, bo kurczę, taka bieda jest, że normalnie no nie ma czasu nawet zjeść. Dzięki, że to zaraz reklama jeszcze walna mojego śniadania. Która jest godzina w ogóle? 16 godzina, ja dopiero zaczynam jeść. Sucho bułka i takie coś się muszę napić, bo umieram. Ale świeżo fajnie, dzisiaj kupiono. Chciał czy nie? Ten dekryk teraz trzeba wykumować, no. Będziesz to smarował jeszcze tym? Nie, już to nie muszę. To już nie. Prasa się zacięła teraz. Idzie. Zmniejszyło trochę. Tam potem to... Ta popierdółka potem jest na gwincie skręcana. Też nie zrobili sześciokąta, żeby to tam złapać. Ale to chyba złapało już teraz. Teraz zaś przyjdą... Teraz zaś przyjdą żabki w ruch. Ja się muszę pojeść. Pojedź sobie spokojnie. A tu może te pierdolę. Okrągłe. Tamte są za okrągłe. Za okrągłe są. No. To jak złapie na gwincie, to będzie szczelne. Tam uszczelka jest zapodana nowo. Była taka z klingerytu, ale no nie ma klingerytu, bo bieda jest. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedna sprawa, ta ładowara, bo to już trzeci film o cholernicy jest. To już kurczę. Tu jest jeszcze, jak żem filmował ostatnio. Zawsze jedna ręka za mało. To co zauważyłem na filmie, że kabel jest wytargany tu. Jest po prostu, ktoś powiesił ją na tym i wyrwane jest. To jeszcze zaraz rozbiera i zrobia to tak, jak powinno być. Tylko najpierw się muszę pojeść, bo umrze.
złapał na wicie. Ja, to już jest koniec, teraz tylko byś musiał już na chwilę już. Po swoim śniadaniu, wiesz, przytrzymać. Po moim? Nie musisz. Po moim śniadaniu o godzinie 15.59 na mowę. To dopiero pierwszy raz coś jem. Dzisiaj. No ale piwo, żem już wypił, ale po 12. Po 12, żem już piwo wypił, bo ogonem suszy jak pierun. Chleb w płynie. Ślizgałem się te pieruny. Mogli tam zrobić taki sześciokrąg. To by się klucz zapadało, są takie olbrzymie klucze. Nie? Ile te największe ma? Chyba 80, nie? Tak. Największy klucz płaski i 80, kurczę, to tak. Klucze by to człowiek złapał i okej, ale też tego nie zrobił. To jest dobre. No. Maszyńsko się kula jak pierun. Trzeba to jeszcze spieprzyć, potem przykryć do tej maszyny. Najpierw ale te koła pasowe, te popierdółki. Jak? To było tak chyba? Z tego co pamiętam. I ten. Tak, i taki bolczyk tu był. Halo! Hej, kolega! No trochę muszę nagrywać, jedną ręką. Ale już prawie ostatni kawałek przełyku. Dobra, to się przydam. A, że chcę wyjść ten pierwszy. Za duży opór jest, czekaj, to coś nie indeksuje, już się zaczyna czynić. Musi wyleć rausty. Rausty pierun. Ty nie wlezie. Ten za gruby, ten za chudy. Kurde, i teraz ja to zrobię po... Ja to zrobię tak, jak się tego nie robi. Moim wiertem. Ja, a nie? Te krzywe pierę. Moim wiertem. Tego. Teraz go zacznie wybić. Jezus Mario. Tako fajne narzędzie popsułem teraz. Teraz wyłączył ta kamera, bo się popsuło. To tylko było show. Tam jest to, trzeba inaczej wsadzić, bo to, ten otwór na środku nie wiertali. Ten dups jeszcze przeżył, jeszcze jest gotowy. Jeszcze w całości. Ale mi śleciło na ziemię, no że się musiał schylić pod rynkiem. Pokaż na to. Muszę go podfajlować. Niby to kurde pasuje. Niby miałoby to pasować, a jednak oni ten otwór nie zrobili tak, jakby się człowiek życzył. Szpicka musi dostać. Ty, ale jest jeszcze jakiś, a nie, wylazł, bo z drugiej strony. Wiesz, to nie jest 100% takie, kurde, jak tam patrzę do środka, że jak już tym nie chce ci wlepić. Musi być na pół okrągu, bo inaczej... To nie funkcjonowało. Teraz go tu. Nie, bo to jest słabo. To nie wlezie tak jak. Musi wlezie. To już przeszło połowę. A ty otwór nie jest sobie raz przewiercić, a nie zrobili tego razu. Tylko te koło pasowane. Kurde. To jest jakieś takie aluminium. Nie no, to taki opór tu zaś może, kurde, zaś dostała białe gorączki. My musimy te kółko wyciągnąć i przekręcić i na nowo wsadzić. To jest szajsy. Zaczynam się stresować zaś. A nie postaw na tym kółku już. Dobrze, walić tak. Wybijemy to pierwszy raz. To fajnie tam wchodzi. Ale to jest gwoździa. Nie, bez tego. Bez tego już teraz? Bez tego. Weź sobie inną prowizorkę, ale nie ten mój. Ty taki fajny, nie, bo to szkoda jest. Jakbym go popsuli, to by było szkoda. Dobra, wyłącz to, pójdziemy na tą przyczepę.
Pokaż, czy to pasuje, też nie pasuje. Jak nie do tego wbijemy z tej strony, to będzie dobre. Jakoś to będzie dobre. Idziemy ta przyczepa wykombinować. Co? No tralala i już jesteśmy z powrotem. No będziemy tam przyczepa zapiąć do samochodu, żeby tam zaś konika zapakują i jadą po tych szkołach różnych tam tego świętego Marcina ogarniać. Zaś nie pamiętam, na czym my skończyli, ale chyba na wymianiu tego wolczyka. Na tym, że nikt nie dołożył do pieca. Wy tu cały czas jesteście, zamiast dołożyć do pieca, to nie. No tak nie może być. Tu musi ktoś to ogarniać, ten temat. I da to pieroństwo przeszlifować, żeby zrobić z tego taki popierdółek i go tam wpakujemy, żeby wybić tego bolca, a potem będziemy myśleć dalej. No, szlifowałem tego pierona, trochę tu, żebym go tak uszlifował, zaraz go złomimy. Tylko pieroń jest jeszcze ciepły. Nie trzeba z drugiej strony wkładać, tak? Tak jest dobrze, już nie ma aż tak. Kurczę, tu zaś to tylko. Bo go tam może nawet zostawił. Tylko nie tym kołem uważaj, daleko od tego pieraństwa. Kurczę, co za pieraństwo, jak można robić takie maszyny? Ludzie święci. Ten zaraz nie będzie się wyjść, ten piera. Czekaj, jeszcze spróbuję go kleszczami jeździć, po kleszczach walić. Tak się nie robi. Normalnie dostała. Mówią być obrócony, wiesz. To nie jest gówno, to zamiast to gówno przekręcić razem. Już też kurde pokonał ktoś. No, maszyneria poskładano, wszystkie klamorstwa są razem. Tam jeszcze była taka akcja z takim bolczykiem śmiesznym, ale problem został rozwiązany. Wszystko jest gotowe. Teraz robimy trochę porządek, bo jest bajzlu wpieruny. Potem zrobimy tak, że tą maszynę tu przyjademy na środek. Trzeba to trochę umyć i będziemy to zakładać do tego popierdółka. Skręcać to w całość. Odpolimy, żeby to leciało. I na tym oryginalnym silniku jeszcze będziemy trochę podszlifowywać, żeby dokładności uzyskać. Jarek wyjechał z tą swoją perfumerią tu. Psikadełka jakieś. jakieś psikadełka, jaki pędzel tam. No artysta malarz. Jakie to fajne, takie tego. Zaraz wybuchna z cigaretą, a prawie mi się chce kurzyć. Jaki klucz był, który się tu z tej tylni, nie? No my tu mieli trochę posprzątać, ale zaś się dzieją inne rzeczy. Kurde. Dobra, to te dwa jeszcze. Komplet tam przecież leży, nie? Dobra, to jeszcze ty. Ale już trochę my tu posprzątali, żeby nie było, że ty. Tak troszkę, aby idzie jakaś coś położyć, bo normalnie, już się mnie nie widać, sam jak sprzątu, żeby było widać, że ja też coś robię. Te jeszcze ciekawostki są takie, ale to się wszystko przyda. Do Jacka też tyle my już mamy, tylko Jacek musisz je oprawić, te motki. No. Jacek musi tu przyjechać. No, przyjedź te motki oprawić, bo ty, no, mi napisał, że trochę czasu mamy mu podesłać. Czasu to my właśnie nie mamy, my wszystko mamy jeden czas. Dobra, zaraz idzie na ziemię, a potem się będzie sprzątać. Kiedyś tam. No, te osłony, pierdołki, wszystkie tu leżą. Cykiel. To jeszcze trzeba poskręcać do tej maszyny. Wpakujemy tak klamorstwo tam, ręka, czy to jest w ogóle tutaj. O. Bierzesz się psikoł. Już mam dosyć psikoł. A to takie bolczyki są. Aaaa, ja już nie pamiętam jak to było. I teraz to było skręcone na śrubę. Nie? Czekaj, bo ten silnik tu zawodzą, on tu leżą. Ja go kurde. Dobrze. Nie, tak nie. Sekunda. Bo ktoś tu kurde zagrzebał w tym silniku. Nie chcę jakoś pogadać, kto to położył. A ja go tak położył właśnie, żeby się to. Bo potem widzisz, ta wajcha przeszkadzała. Teraz to zrobimy. Kręć, panie, kręć. Znowu żeś moje minibusy schował? Te duże, żebym nie schował. Nie? Absolutnie. Te w ogóle chyba nie były wyciągnięte. Gdzie one są? No nie ma ich, nie wiem. Tam, gdzie mogą być? W stole. W stole. Się kręci jak wierzę ten ślimok cołki. Ale rób, bo mi się chce kurzyć.
Czy nie to? Ja teraz muszę wziąć. Albo ci śrubki takie. Patrzcie. Muszę wziąć moje racze. Racza musi być. A, to musi być racza. A kilka racza, jakie to ciężkie to jest. Wszystko ciężkie i strasznie brudne. Ale on to wyczyścił, te powierzchnie, gdzie się to razem schodzi, to fajnie wyczyścił. To nie na tych. Wiecie, te puszcze, oni się patrzą, jak ty to tam fumlujesz. Klocek byś mieli podstawiony. To by nie zawodzą. Gdzie ci zawodzą? Ja tu miesiąc tego... A, ja wiem, czemu to się tak puszczo, czy nie. Bo tej wajwy jeszcze na mnie przykręcili. Teraz do ta wajwa przyjdzie. Też muszę podkładkę wyczyścić. A, to co zrobić, bo to fajnie. No. Podkładka z pryżyną wodymy. O teraz? Oni tego zaś nie widzą, ty wajchy. Długie ramię jest. To teraz to ja to mogę przyjmać takim ramieniu. Ten silnik też już on padł w tym maszynie. Czekaj, ten silnik, no to pokażemy. On już też padł, kurde, w tym maszynie. I elektryk tam przywiózł jakiś taki inny i on tam troszkę taki był, jakby to powiedzieć, tam jeden otwór trzeba było tylko lekko przerobić, ale normalnie ogólnie to pasuje, jest teraz w porządku, bo my ją już chcieli, tylko chodziło o te tarcze cholerne. Chcemy szporować, bo jest taka bieda jak pierm. Motto kanału, bieda. Chcesz opuścić? Okej? Okay? Ja. Jezus, jak to pasuje. Oby było stąd. Dobra, ja się już teraz muszę zakurzyć. Bo... Jak my mamy? I co dalej? Ja się na tym nie znam. Ten się nie zna, ten nie wie, o co chodzi. No ten... Ja się na niczym nie znam. Teraz musimy oleić. A na pieruna oleju tam sobie wlewać. Wolę wiesz. No, piwa to ja to piwa naleję, czekaj. Piwo. Niebo góra mi przyjdzie i wypije. To się tu wlewa do tej maszyny, tu jest takie oczko. Tu się wlewa do środka piwo. Te oczko się przykręcą. To jest to pieryńskie oczko. Takie oczko się przykręcą i widać, ile tam piwa jest. A to jest taka maszyna do piwa, ona tam potem te piwo robi. Miele tam. To może tam wlejemy, co? Hmm? Może z tej butelki tam wlejemy. A to jest maszynowy przecież, nie? Przekładniowy to był, nie? Ja? No nie wiem, jakiś tam... Nie, to tam już... On wie, jaki olej on tam nalał do tej pomarańczowej. Ona powinna być fajnie na filmie, bo to pomarańczowo. On tam teraz leje jogurt. Ty, ale zaś nie za dużo. Co to nie będzie wyciekać to pieręstwo? Czekaj, jeszcze muszę jedno światło zaświecić, bo tu jest ciemno jak pierun. Kajś to uciekło. Dawaj mi ten. Haha, ja wiedział, że za dużo naleję. Ja to już wiedział, tam te oczko się straciło. No tu ino być dobre. To oczko było tu czy tu? No tu przecież, nie? Tu zaś będzie za dużo tego oleju. Z tym cygaretem. Ja idź z cigarety, bo jak ja mógł kurzyć bez cigarety? Ale na drugi rok nie będę kurzył. Za dużo nie może być, bo też kurde pod będzie wyciskać. Ale tu nie ma żadnych takich obrotów, żeby to... Tam... Sekundę, tu powinna być podkładka na tym oczku, nie? Na tym oczku nie było żadnej podkładki. Tam był taki o-ring, taka guma chyba w tym. No. Oryginalnie było tak kiedyś coś, ale to już... Było 200 lat temu. Ja tego nie ściągam. Tu na tym jest podkładka. Na tej kapie. I teraz nie wiadomo, jak to ma być. Ile tam ma być tego oleju? Czy jak ta maszyna ma być kipnięta? Czy jak ona ma być całkiem na dole? Tego też żaden nie wie. Googluj, to będziesz wiedział. A ja już tam googluję, a tam film wciskam. Teraz już tam nie ma googlowania. Bo tu jest tak, jest oczko. Z drugiej strony. Tu jest normalnie wkręcone to oczko. Teraz, czy ona ma być w tej pozycji? Ma być pełno oleju do oczka nalone?
Czyli jak ta maszyna jest klapnięta na dół, całkiem, ona jeszcze idzie więcej, tylko będzie ta flaszka zawodza. Z tym jogurtem. Czy jak to ma być klapnione na dół, czy ma kurde być, albo w poziomie. O. Widzisz? Coś mi się widzi, no. Że w poziomie. Ty się chyba za dużo nie nalał tego oleju. Tylko ci tu wyblukło z boku. Tak okapa się tam, przykręcę do góry, taki wlew. Jest gitara. I w każdym filmie moim te kurde, kurde leci. To ten silnik już taki skopany tu zaraz wygląda. Co? Nie? No ten silnik, jakiś taki dekler z tego silnika. Taki dalej. Wór taki? Żeby ten wentylator nie wariował, to mnie muszę pokręcić tym kierunkiem. A nie, może być. Dobra. Bo taką będzie, by tam kurde głupio trochę po tym. Urwałeś te. Wszystko trzeba samemu robić, jedną godę. Żeby to na trochę wyprostsza, by te pieniądze. O! Ale fajnie to teraz wygląda. Co ty tam szukasz za fajne rzeczy? No tam ma takie jakieś składowisko, tam coś szuka fajnego. Jakieś te. Te, co mi niepotrzebne są, to są. Tam te, co są niepotrzebne, to są. Tam są w tych skrzynkach, w tych niebieskich tam chyba były te oringi. W tej niebieskiej na dole, nie? Są okrągłe, ja chcę ci płaski. A ty chcesz płaski tam dać? Dobra, to szukamy najpierw płaski. Ale ja lubię, one są takie fajne, w tych kuśnich. Takie malutkie teraz. Znalazł taką płaską uszczelkę, bo taki o-ring okrągły, to ten plastik to jest takie wszystko, jak się za bardzo dociągnie, to to może pęknąć po czasie. To jest takie wszystko... To zaraz nie pęknie, ale to pęknie po czasie i po czasie nam zrobi blup z tej dziury tam ten olej i fajne na nowe szczewiki niedzielne, kurde, trzeba się wyglancować. Ja? Dobra, nie za dużo, bo to pierwszy sobie wy. Ale kurde. No co, wlałeś ten olej, nie? Nie, nie, no jak no, dziura była, jak... Jak dziura, to ma odbyt, to dziura. To była dziura. Pory to my robimy, a to, jest, to są dziury. I w poziomie mi się wydaje, nie? Widać tu coś, tym trzeba handykiem poświecić, ty. No już teraz jest okej. Okay. To opuścimy. Czekaj, pokryć się, ja jestem. Ja niech się to tam wklamoci, no ale... To jest dosyć. Jest genaldo, tak ma być. Tak nam się przynajmniej wydaje. Ta uszczelka jest jeszcze dobro. Taka kurde, nie, ona jest, nie, dobro jest, może być jeszcze. Co weź tam powierzchnia? No jeszcze nie. Jeszcze tam chcesz patrzeć? Patrz jak ginekolog teraz tam do otworu. Ale w piecu szczelowo, słyszeliście to? Ja. Straszył nos. Jeszcze trochę to będziemy filmy o duchach kręcić. Yeah. Fajnie wypucowane. Czy jakiś klucz, jaki to jest 17. Zaś nie ma, jak zwykle, trzeba klucza i nie ma. Może dać żabki. Może żabki dać. Nie, nie. Teraz jest kurde. Druga szuflada. A ja klucz, druga szuflada. I ona jest kuracza, więc. Znaczy nie racza, tylko miałem ten nus, to się nazywa po niemiecku. Nus, czyli orzech miałem. Jakbyście tak chcieli wiedzieć, to 17 do tego przyjmować. No okej. No okej. Teraz... Co teraz? Teraz to się będziemy pomodlić, żeby się to same poskładało. No co, walnymy ten silnik najpierw? Ten duks do tego silnika, ten. Znaczy to było jakoś tak przykręcone tutaj. Z tego co pamiętam. A gdzie są te śruby? Śruby muszą tu być, tu leży jedna.
Tu są ino dwie takie. Ale tu muszę pasować łebki do tego parzenia. Pasuje jak pieren, ale trzeba je oczyścić. Jeszcze dwie śruby w szufladzie to są też od... Tyż od tej maszyny. Są od pokrywy, nie? Wyklinę na to, żeby jeszcze wziąłeś. Jakoś jadł, bo tu za dużo jadu jest. To są te od tej odsłony, nie? Ten dwie? Trzymaj. Ja i teraz mam, aby rozmów palce dobrze. Zdezynfekował mi paluszki teraz. Jak to pierwsze było? Tak czy tak? Tak to nie może być, to musiało być tak. Ale ty tu dziura wygrałeś. Ja to jeszcze musiałem szlifować, to mi się nie podobał, tak jakiś maraz. Zaraz przyjdę. Patrzcie się, co on robi. Cięższą od drugiej, to będziemy musiał patrzeć na ten film, który się zaraz ładuje tam. Za chwilę będzie jeszcze następny film. Jadymy. Racz, racz, nic nie widać coś. Co ty tam raczujesz? Coś tam raczuje, ale nie chcę pokazać. Racz, racz, racz. Racz nas, panie, trzymać, kurde, w opiece. Tyle opałów w tydzień bym miał ciepło, Jacek pisze. Jak ja umyję samochód, na drugi dzień pada. No zawsze tak jest. Dlatego ja nigdy nie myję, bo pada to szkoda wody. Na tydzień w warsztacie. Na tydzień? No, on gada, że tyle opałów, co my tam wyjarali, to... Przez tydzień by miał ciepło w warsztacie. A tu Paweł pisze, co wy macie z tymi paletami, jakiś tradycyjny opał. Kiedyś rodzice, znajomi Niemcy z dworu do domu taczką, wózkiem wozili zawsze palety do kominka. Kominek tak, ale to są... No bo zawsze za darmo były, wiesz? Oni brali te palety zawsze z tych zakładów za darmo dostawali, wiesz? Właśnie, o tych paletach to gadka jest taka, że te co my spolili, to nie są europalety, bo euro to są te normowane i te to kosztują kurde hajs. A tak jak się coś nie rozzamówi, to też już nie teraz zawsze, ale czasami dorzucą tam za free tych palet pieruńskich. Pod słoma się używa, jak się słoma składuje na polu. Teraz nie zepsute, to się później... Te popsute, połamane, to potem się wywala je do tego. Nie? Trzeba się tego pozbyć, to się musi spolić. Tylko to leży na dworze i to mokre, to się potem kopci pieruństwo, ale jak się najpierw rozhajcuje na dole, to potem się fajnie wysuszy i jest ok. Co tu? A on te dziury pozalepił, albo co? Czekaj, bo tu jeszcze maraz jakiś jeży. Jakiś tu maraz, kurczę. Tu jeszcze też będzie akcja z tymi śrubami, bo ta jedna coś tu gwint jest w porządku, tylko ona jakoś taka była krzywo ta pieruna. No nie zasłoni jej teraz. Kamera nie zasłoni. Czekaj. A już teraz wiem, czy mu to tak krzywe jest. To musimy. Nie, ta wajcha przecież tu była. Ona tu musi być. Ona tu była. Coś tu kurde zaś nie chce pasować za pieręstwo ogniste. Ja już teraz wiem, czy mu taka dziura tutaj wyharatał. To nie Jarek, ani nie jo. Bo to odwrotnie chyba przykręcił. Ten silnik jest
nie stąd, wiesz? To jest inną ma tą obejmę, jak tamten miał, wiesz? I on to tak wyrzeźbił. Ja widzę, jak on to wyrzeźbił, że to w ogóle po linii nie idzie. Ja już dostaję zawału za chwilę. Co? Co? Ja no, tak patrzę na te paski klinowe. Jak chcesz przekręcić? Jak te paski wychodzić z tyłu? Kurwa. Co? To musi być z tej strony przykręcone. Jak z tej strony przykręcone? No jak ma być ten... To czemuś to tak przykręcił? No. Czemu to tak przykręcił? Kurde, ja to wszystko muszę samemu robić, tu nie ma tak. No przecież to jest... Normalne, że... Już teraz już się nie śmieje ze mnie. Teraz Jożem gafa strzelał, on się bo teraz może się śmiać ze mnie. Czekaj, na ten bus możemy wywalić. Wszystko samemu robić. A ja to zaraz go, coś tu kurde nie dyszy. Tak, nie? Coś tu jest kurde po meksykańsku wyrzeźbione. A te pierwone. Takie proste rzeczy. Ja. Widzisz, to jest, jak będziesz miał skleroza, jak ja, to będziesz wiedział, to jest. Przecież to ma przyjść tak. Cały czas wszystkim godem, róbcie to tak, a oni nic. A tak żeś na mocno to przykręcił. I on coś godem, kurde, coś tu nie inne. Czy to pasuje, teraz tak pasuje. A on to tu trochę przysmarkował chyba, przysparował to. A to nie, myślę, to jest co? Oryginalne. To jest oryginalny ten anszlak i on to tam o tym spaw, żeby trochę przyszlifował tak. Bo to taki jakiś taki brzydal był tam. Teraz to pasuje na nich. Nie wiem. Oryginalne. Nie wiem, tak to było. Przekonamy się w praniu. A teraz się możesz jeszcze rozporaszować, bo mi się tam cigareta chyba pojdzie. Muszę iść kurzyć. Już mi się przestało kurzyć. O Jezus, Jezus. Czekaj, no co? Haha, a opaskę na głowę byś sobie sprawił, albo z klapek wystruja sobie do golfa. Jacek ci będzie na gwoździka. Trzymajcie się. Wszystko jest good. Cisnemy do firmy. A gdzie są paski? Leżą tam na stole przy tym, przy tej szlifierce. Tu po prawej stronie. No. Przy tej szlifierce tam. Musiał okulary. Okulary. Znowu rzeźka te. Bo najpierw paski trzeba było założyć. Nie, one pasują jeszcze tam. Jak to dziwnie wsadzę, żebyś po rusku. Tak, tak. I już siedzę wszystkie trzy. 1, 2, 3. Je zaraz trzeba chyba założyć, nie? Na ten silnik, kurde, najpierw. Bo potem je zaś nie założymy. Czekaj. O. Teraz jakoś tak kącikiem. Tylko uważaj, bo to są moje paluszki. Delikatne. Jeszcze, kurde, czekaj, jeszcze ten drugi pasek. 3 paski tu wpakowali, żeby się nie ślizgało. Teraz mi się z cigareta zaskoczy. Czekaj. Jeszcze. Dobra, teraz. Okej. No dobra, to jest to. Nie muszę ta kamera przestawić, bo za... I oto trzymia. A jak ja mam przykręcić, czy? Pójdź. To się, to jedzie, weź to na hamulce tam załóż. Ja myślę, ktoś na hamulce zahamował. Czekaj, jeszcze. Cały film będzie teraz twoje plecy zaś. Najlepsze plecy no na YouTubie. Najładniejsze plecy. No musimy to naciągnąć pierwszy na troszkę więcej. To dolna śruba tam jakieś trzeba wyfumlować jeszcze. A to już ty, no się nie nadaje do tego, mów za wielkie paluchy. Czekaj, no jeszcze coś co zrobię. Sekunda. O tak. Teraz obejście się jako Jarek ma fryzura z tyłu. Teraz nie będą plecy do fryzura. Kurde, ale się zagrzało, też takiego belka nam wciepnął. Ciepła pierwszy muszę jak raz się mieć. Godaj co ją mógł robić. Trzymać tam mógł, zatawaj, chodź ty dla Simu. Chcesz to na palce nie zleci. Podróż tą belkę tam. Ta co leży tam. O Jezus, tak na daleko się schyla. Chcę zobaczyć, gdzie jestem.
Tak jeszcze? Czekaj, wiesz co zrobimy? Ją wpierwszy do imadła. Do tego. Te kable ją są raus. Wpierwszy do imadła i ona się ty. Będzie trzymać cały czas już będzie tutaj. Na wieki wieku amen. Trzymaj panie. O, teraz nam się to już nie uleci. Teraz mogliśmy fumlować. Można tylko śruba, nie? Ciężko jest tam wpakować, nie? Nie, nie. To nie jest ten, nie jest ten problem. Problem jest ten bolec, wiesz? Ten bolec, ten elektryk źle chyba przykręcił. Zobacz, nie przeklinę. Ja. Ani tak nie pasuje, ani tak, nie? Ja. On to odchodzi. Ten bolec będzie trzeba... Ten bolec musi... Delikatnie. Wiesz co my zrobimy? Ja mu młotkę bolą. On cię prosił o... Możesz go młotkiem paruć? On się prosił o pierdziel. Ja mu zaraz tam dom... Lekko mu młotkiem domy. On się musi po nim się wykrzywić. Jak się złomie, to trudno. To się zrobi nowy. Właśnie silnik tak lekko patrzył. Od tego czekaj jeszcze nie miał. Ja wiem, tam ta strona, to jest właśnie to. No i jakoś... Ale jako, że mamy młotki takie, to możemy i tak to zrobić. Ty patrz, co się dzieje, tak? Idzie? No. Masz w górę. Ale nie widzę tego, bo ty... Jeszcze czy nie? Jeszcze. Będzie czy nie? Nie będzie. Nie będzie? Bo trzeba nie silnik ściągnąć i to kątówką przyklastać. Dawać ta sama robota. Nie, już nie mogę. Jarek teraz będzie robił muzyka. Okulary się weźmie do tego. Jaka muzyka teraz będzie fajna. Dobra, przyjmie. Na dole to już ty, bo już nie wlezę paluchami. Tu leży ta śruba. A ja będę poszukać tak, kurczę, do tej wajchy, do tej podkładka sprężynowo. Żeby tu wpakować pod spód, bo to trochę tak jest niegramotne. Już musiałem tu tylko przytrzymać trochę. Jak go trzymać? Do góry czy jak?
odkryj do góry. Odkryj go od tego, żebym wiedział. A tu go odkryj. Ja. No. Zatknij to. Z powrotem? Ja. Odkryj go. No przeklinął, ale po cichu. Widzisz, że tam, a ja dopiero się tam miał pakować. W ten sposób. I co? Taragon na dół, albo jak? Nie, do góry. Do góry. Poczekaj, my się to popuszczymy tu na tej śrubie, to będziemy mieli lepiej kumulować jeszcze. Wiesz, że tak z dwa obroty jedną więcej, to mi się tam szczelina zrobi większa. Dobra. Tam, o, teraz będziesz lepiej widział, nie? A, widzisz. No ale tak on nie w ta strona, on musi być w ta strona, w drugą stronę, pan musi się jakoś naciągnąć. Dobrze, że naczekaj na... Jaka jest ta pierońsko dziura? Masz... Ach. Wiesz, tam bym musiał iść teraz na dół. Ja jestem za tym, żeby... Tą żeby górną tak górną odkręcić. Nie. A ja już myślę, że to tak fajnie się będzie trzymać, że to nie musiał w rękach trzymać to pierońsko. Aaaa, jednak kurde. Gdy mi po oczach wali tym halogenem. Ja już jest ślepy, głuchy, niewidza, skleroza i wszystko do kupy. Dobra. Ale teraz się sprężę, bo ja to kurde krzymia te pierońca, to ciężkie jest. No ja już tu widzę, żeby było dobrze. No. Drugi raz już tak komu radzi się spadła. No bo ciężkie życie. A nie wlezie ani ręką, ani kluczem, ani niczym. To jest takie wszystko kurcze. I co? Złapało trochę? Czemu mi tak kumulujesz? Kurczę, to trzymaj jest... to normalnie. Ja trzymaj to, jak ja mam ręce zepsute obydwie. Czekaj, że to chyba samemu wychodziło. Ale oni tu wytupili. Jak oni to... Bo żeby tu był taki flansz, to by szło to nałożyć, a tego flansza nie ma, kurde. Wszystko trzeba samemu robić. Czekaj, bo te paski już zaczynają pierdzielić. I no ty, dobra. Niżej jeszcze muszę mieć. Teraz dopiero jesteś w dziurze. Teraz, teraz, teraz kręć. Paluchami. Nie, jeszcze nie. Teraz jestem. A najpierw palcami jeść, bo tak to ona się zaraz zesrą. Nie mam szans palcami, bo... Ja wiem, bo nie wlezie, że... A ty, ja dopiero nie wlezę. Kurde. Ale złapała chyba, nie? Ja? Jeszcze nie. Nie, ona krzywo wadzi, tam coś nie, nie zdyczy. Czekaj, no ja to muszę po mojemu zrobić, bo to jest klamorstwo takie coś. Te paski wywalone, bo te są, te nas tu tylko wkurzały. To musi być inaczej. Dojdziemy do tej dwóch. Czekaj, ja całkiem wywala. Ja całkiem wywala te paski raz. One potem jeszcze muszą wleźć tutaj. A jak nie wlezą, to się je przetnie i sklei na kropelkę. Ja no sprawdzić, czy to patrz, bo przez to, że on to tak krzywo wkręcił, to tutaj jedna śruba nie chciała za bardzo indyczyć. Widzisz, ona już się kurde cockla. Pokaż na to. No, byłoby. Teraz wiemy, że śruba mu wlazła. Te paski wlezą, ja to powinno tak wyfundować. Czekaj. Byś przytrzymał mi te silnik z drugiej strony, bo wiesz, że ma ręce kaput. I ja to się będę celował. Tu mi go połóż na ręce. Tak. I tak. Czekaj, jaka ta dziura jest. Troszkę niżej. Kurczę. Ale trzymaj go równolegle do tego. Do tego klamorstwa. Nie wiem, tą dziurą. O, tylko musisz obrócić niżej, 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 jeszcze by... Dobra. Czekaj. Kurde, jakie to jest
Jeszcze niżej troszkę, niżej, niżej. I teraz jestem na otworze, czekaj sekunda, tylko muszę złapać. Ale kurde. Kurde, to krzywo włazi, to jest gówno takie coś. Do tamtych już po tym też nie dojdziesz, bo one są przykręcone przed tym silnikiem, ta blacha. I to jest taki właśnie klamor. Wiesz co? Ja zrobię fazę na tej śrubce, to nam gdzie lepiej włazi. Tak, już tykna, to nam wtedy będzie lepiej cintrować. Dopiero. Czekaj, ja to sobie wsadzę tylko do tego otworu. Teraz ty se popatrz, jak to jest. O! Teraz dołem, 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 dołem. Już, 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 kurde, już, już, już. Ale mnie tam coś pikło w palec. Teraz kurczę byś powiedział, żeby była. A nie ma nawet jak palca wsadzić do tego górna. To można odrzuć. Co? Ja mu widzisz dłuższe palce, ale one są za grube, one nie pasują nawet ten klucz. To są też wynalazki takie. Jaką ostuda z tym pianistem. Będzie. Będzie. Teraz te paski. Bo jak one są w środku, to one nam przeszkadzają. Bo jak one fajnie włażą, tylko tak je musisz dać. Masz. Tak. W ten sposób fajnie śmigają rajne. Tak jeszcze super pasują. I teraz tak. Jeden. No tu u góry to już potem nie ma problemu. To już wszystko włazi. To wszystko jest cacula. Tylko tam z tyłu, na dole tam jest fumlowanie. Jeden. Drugi. Kecze, kecze, ke. Jeszcze drugi. Jeszcze nie naciągaj. Jeszcze trzeci. O! Teraz jest na bogato. Druga śrubka rajn. To też zrobili takie płaskie pity. To powinno być. Kręcisz tam? Nie, czy... aha! Odchyl to, odchyl to. Teraz pomału dochyli. Ja już wiem, co za elektryk ma za problem tam z tym. Ja już wiem. Ja odchyl jeszcze troszkę. Ja jeszcze mam. Jeszcze odchyl, żebym ją widział. Ja. To zaś jest gówno. Na tej drugiej śrubie też zrobimy faza. To jest aluminiowa ta obudowa z tego silnika. Jakbyśmy to wpakowali na hamca, do góry musi trafić jeszcze do góry to... Jest! Przegrało z nami. Teraz to przegrało. Te klucze nigdy nie były wykorzystywane zawsze. Zobacz, teraz jest dociągnięte lekko i musimy naciągnąć te paski. Jeden naciągo. Tylko ja nie ulgi. Ma tyle siły, że moje urwo. To dolno byś musiał. A dolno jeszcze dociągnąć, nie? Bo ona jest poluzowana, ona nie jest jeszcze na mocno. To wszystko jest. Ja zawsze skręcę wszystko na. Żeby wszystkie śruby były w środku, a potem dopiero dociągą. Bo tak zawsze ci otwór jakiś nie zgadza czy coś. Ci co rzeźbią w takich rzeczach, to wiedzą. Co jak mistrz świata, ale jest i sałata. Wyjdzie. Czy to dociągniemy trochę? Co ten Paweł nam to zaś pisze? Paweł, widzisz, jako tu było studa, my nie mamy czasu oddychać, a co dopiero odpisywać. Ja bym powiedział, to jest dobre. Paski. Jak pierw. Będzie dobre. Patrz, jaki mu palec zmazany z roboty. Ja możemy.
włożymy w szesnastkę. Włożymy w szesnastkę, Jarek Goda. A tu już prokurator już na szesnastkach łapy nie trzyma. To weźmiemy rumunkę, to nie trzyma. Ale Jarek miał na myśli szesnastka. Jak to pieroństwo jest. Czekaj, bo tego nie widzę. Tu. A. To jest nasza szesnastka. A ta jest 32. Ta już taka trochę przejechano jest. Jakby to powiedzieć. Okej, okay. Przejechana. I co? A, to się kręci. Patrzcie, co się dzieje, czego ja muszę to przybliżyć teraz. Teraz jest taka akcja jak pierun, że się wszystko kręci w tym talerzu. Widać to, że się to kręci. To pierwszy się kręci, tamto się kręci, tamto się kręci tak, a to się kręci tak. I mamy źle faza jest założona, bo się źle kręci. To się kręci odwrotnie, to się musi tak kręcić. Źle złożeniem gminy. Nie my źle złożyli, tylko tu w tym gniazdku są fazy przełożone. Tam jest, w tym drugim jest inaczej. Czekaj, zaraz sprawdzimy. Chyba, znowu będziemy rozbierać. Stygnie ten kabelarz tam? Stygnie, nie? Tam jest przerzucona faza. Już? Już. Jeszcze nie. A, może bo ci tam musa do galot naleci. Tak, musa. I teraz się kręci tak, jak się ma kręcić ta struna. Tu jest taki... taki siusiak, on zawsze kurde lubi nas obsikać tutaj. My go by też mogli zakręcić. Z tą mi tu pod nogami leży ten. Ja teraz zatrzymaj kamerę. Zatrzymaj kamera. Zatrzymaj. Już nie patrzeć teraz. My to zaraz dopracujemy. Chodzi o teraz tak. Tu przy tym całym składaniu i tak dalej, te powierzchnie się tak trochę rozharatały. Chcemy je jeszcze doprowadzić do porządku. Czyli pilnik, gładzik, maszyna od polowy, przykładamy to i spróbujemy coś z tego wyrzeźbić. Mi ten stół pod nogami tak trochę niegramotnie stoi, ale w rozkroku jakoś to też pogarnę. Pilnik by musiał być do góry nogami, ale obojętnie, to nie jest aż takie ważne. Do tych przykładów, tą częścią, gdzie nie ma ząbków, do tego utocza. Wszystkie zygzaki, takie haraty. Chcemy to jeszcze na tym zrobić, to będzie mało odłożyć. Zaraz będziesz widział, co ja mam w planie. Zaraz poselka przyjdzie przypnięta do tego. Do tego i mało. Zobaczymy z łaski swoich. No, te najgorsze ciarachy są wek. I teraz tak, ten motek chcę wywalić. Czekaj na. Ale ta wajcha zaś tu brakuje. Kamera jest. Ach, boś ty mi kozą ty. Czekaj, weźmie z tego. Nie, ja ta wajcha tu chcę mieć, bo ją potrzebuję. Tylko ja nie wiem, już kiedy ją wcierpnę. Tu jest ta wajcha. I tak to z emerytami jest. No, jakiś klucz 22 to chyba jest. Ciepło jest. Co? No bo to jest ciepłe. To nie, to się nie zostanie. Nie, to się nie stanie. Od pieca tak się nagrzało. Pieca się nagrzało. Tu trzeba klucz, żeby to przykręcić, popierdółka. Ty załatw klucz, a ja już tu patrzę na osełka. My mówimy tu taką normalną, zwykłą osełka, dlatego, żeby ta emulsja zakręcił, żeby ten maraz tam się nie dostał do pompy. Tu chcę pakować pod spód kawałek starego kartonu czy czegoś. Może być karton, może być... Tu się coś zapłodo takiego. To? I teraz tak, taka płasko strona, której tu nie ma, tu jest taka fajna płasko. Czemu to nie idzie na dół? To, masz na dole. To już jest całkiem na dole? Nie. O kurde, to zaś plan chyba nie wypali. Dobra. Chcę to skręcić w madle, to ale musimy jakiś klocek cierpnąć jeszcze, czy coś. Płyta, stary motek, obojętnie co, tu są takie fajne te...
jeszcze jedna. Jakie my tu mamy fajne sklejki. A już miałem w piecu wylądować te pierwotne. Dobrze, że nie zostały wyrzucone. To chcę tak wsadzić. Włożyć. Zasłonię kamera. Znowu. Teraz tak. Teraz jak ja tu największy patent w tej całej imprezie. Czekaj, zrobimy jeszcze inaczej. Ta osemka, żeby mi nie pękła, chyca dwie blaszki. Nie tylko blaszki, tylko sklejki. O, żeby miała mięciuch, nie? No ja tym komu ja będę kręcił. Tak jest, może daje dobrze. Tak im skręć. Dobra. O, to już nie pasuje. Tu będziemy lekko. Ja muszę lekko jeszcze motkiem. Ona musi motkiem dostać. Ale tym. Poluzuj to. To musi tak lekko tylko. O. Dobra. Teraz ją jak przykręcisz. Poluj na dół, do góry jedź, będzie bogato. Uważaj tak na początek, żeby tu. A to zaś nie widzę, co ty tu robisz. No, jak ty to ustawiasz to? Wy musicie patrzeć, co się tu teraz dzieje, bo on mi na zasłonie tu wszystko. Już wam te nogi wyciągną, bo wy macie trzy nogi. O. Szlifuje się jak pieron. Jeszcze trzecia noga no została, już wiecie, ale stoli. Ale nic nie bierze. Już będziecie stoli stabilnie. Zaraz ci pokażę, jak to będzie brało, jak pieron. Daj mi no ta cholerno kamera ustawić, ta chwila. Poleruje się. No to się też ma polerować, no nie ma wziąć tysięczny. To ma wziąć tysięczno milimetra, a nie tego. Ale polerki nie chcę. Pokaż, co się tu dzieje. No i miodzik jest. To jest miodzik. Teraz trzeba delikatnie tu powijać. Lekkim młotkiem. Można też siekierką. Nie, no to starczy, bo to szlifuje się. To się szlifuje, tylko to na małych obrotach nie idzie tak szybko. Tu są jeszcze na pewno iluzje w tej maszynie. To można to... O, popatrz. Jak ja to przyciągnę tutaj trochę, bo trochę luzów tu jest zawsze w każdej maszynie. Ale się szlifuje. A wy robisz, no złamał mnie tego. No. Przełącznik pieryski z drugiej strony. Jak to wygląda? No ładnie. Ładnie, idzie ładnie. No, na dzisiaj fajnie. Reszta w następnych odcinkach. To teraz będzie tydzień czasu tak lecieć. Za tydzień zaś wam pokażemy dalej.